Muzeum Fryderyka Chopina jest muzeum biograficznym i o tym nie możemy zapominać. Naszym priorytetem jest pokazanie życia i twórczości Fryderyka Chopina. Natomiast mamy taką ambicję, żeby nie tworzyć z Fryderyka Chopina posągowej, muzealnej postaci, tylko pokazać go takim, jakim on był. I przede wszystkim pokazać go w kontekście XIX wieku. W jakich realiach się obracał, w jaki sposób myślał i w jaki sposób tworzył. I myślę, że dopóki zwiedzający będą widzieć w tym lustrze chopinowskim kawałek siebie, kawałek swojej duszy, swoich emocji, to ta postać będzie aktualna, będzie wokół niej duże zainteresowanie. W ekspozycji muzealnej przede wszystkim istotne są zabytki, zbiory, kontakt z autentycznym eksponatem i chcieliśmy historię Chopina opowiadać właśnie przez pryzmat tego, co znajduje się w zbiorach tego muzeum. Zatem te zmiany są tak naprawdę długim procesem dojrzewania i autorefleksji i określania swojej własnej roli. Przyjęcie jakiejkolwiek metody aranżowania przestrzeni w tym pałacu pod pretekstem Muzeum Chopina to jest tylko wypadkowa badań nad kolekcją. Po prostu dostaliśmy ten pałac dla tego muzeum o tym człowieku i teraz stwarzamy wygodną ekspozycję dla dzieci, młodzieży, dorosłych, obcokrajowców, Polaków, ludzi różnych kultur o różnej wiedzy na temat Chopina, która ma na różnych etapach zasilania tematu docierać do tych osób. Ale ani to nie jest podzielone na ekspozycję konceptualną nastawioną tylko na merytorykę, ani to nie jest muzeum komercyjne, czyli dostarczające szybką, łatwą rozrywkę czy informację. I to jest to wyzwanie. My balansujemy między tymi dwiema metodami pracy. Muzeum Chopina tak naprawdę bardzo szybko reaguje na to, co dzieje się wokół nas i staramy się śledzić, co interesuje tak naprawdę zwiedzających i jaką mają percepcję. Ta percepcja cały czas się zmienia. Szczególnie po pandemii zauważyliśmy, że zwiedzający inaczej już troszeczkę odbierają rzeczywistość, inaczej patrzą na obiekty. Mieliśmy taką obawę, że zwiedzający nie będą chcieli wrócić do muzeum, ponieważ będą mieli wszystko właściwie online podane. Ale tak się nie stało. Tak na szczęście nie jest w naturze ludzkiej. I te kolejki, które się ustawiły do muzeum zaraz po otwarciu, po pandemii, były dla nas zbawieniem. Obserwowaliśmy też percepcję zwiedzających, na ile oni potrafią się skupić właśnie na przyswajaniu wiedzy, a na ile jest im potrzebne po prostu przebywanie w tym miejscu, obcowanie z oryginalnymi obiektami, wzmożenie jakichś emocji, doznań i też inspirowanie się. Materiały takie jak drewno, tkanina, tapety, złocone ramy. Ma nam zbudować pewien nastrój, pewien klimat emocjonalny, dzięki któremu przyswajamy tą historię i obcujemy z konkretnymi eksponatami. Tym naszym punktem odniesienia jest oczywiście XIX-wieczny Paryż. Kształtowanie przestrzeni z perspektywy projektanta wystawy nie kończy się na tej materii architektonicznej. Takim rozpoznawalnym moim gestem jest inscenizacja głębinowa, która trwa w czasie, w jakim człowiek przechodzi przez przestrzeń wystawienniczą. Jest przeze mnie komponowana przez różne rytmy i środki. I to jest tak, architektura, światło, dźwięk, zapach.
Zapach projektuje Basza Jakuszenko i Wiktor Kochetow. I zapach między innymi służy mi do tego, żeby pociągnąć ciało widza w którymś kierunku. Na pierwszym piętrze mamy dwa zapachy. Zapach w kręgu towarzyskim, zapach gorącej czekolady, whisky, tytoniu i kominka oraz zapach Majorki w Chopinie w podróży. Proces tworzenia tej wystawy to jest sięganie do korzeni muzealnictwa, też tej instytucji, dobrych praktyk. Chcieliśmy wykorzystać jak najmocniej, jak najintensywniej nasze zasoby. Stąd pojawiają się tu zbiory muzeum, zbiory Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ale również powracają na wystawę nieużywane od wielu lat przepiękne, złocone ramy simlerowskie. Chcemy więc łączyć nowe podejście z tym, co jest już tu pewną tradycją. Tym, co zawsze było najistotniejszym aspektem Muzeum Chopina, tym, co buduje jego tożsamość, jest muzyka Chopina i szczególna aura. Więc nasi zwiedzający przede wszystkim powinni wychodzić z tej ekspozycji z chęcią słuchania, ale do tego chcemy zachęcić przez zanurzenie się w aurze XIX wieku, czasów Chopina i budowanie pewnego nastroju. Ta atmosfera będzie tak jakby tylko muśnięta, dotknięta, czyli nie jest podjęta jedna jasna droga, że albo konceptualne tak zwane muzeum obiektu, albo muzeum narracyjne. Podchodząc do gabloty z listami, ona już jest wyczyszczona z zabiegów takich projektowych, można powiedzieć, i na jednej półce, bardzo wygodnie i komfortowo dla obiektów z perspektywy konserwatorskiej, umieszczone są po prostu papiery, listy. I tam oczywiście kurator tej gabloty stwarza historię dookoła, między rycidą, rysunkiem, listem, pocztówką. Z perspektywy materii, kultury materialnej, którą ja się zajmuję, jest to po prostu rękopis umieszczony na półce z testami od jego, z najlepszych papierów, najlepszych blach malowanych proszkowo, z najlepszym szkłem, lustrem czy silica żelem. I to wszystko. Obiekty na podłożu papierowym, a w naszym muzeum szczególnie te najcenniejsze, czyli autografy Fryderyka Chopina, są eksponatami trudnymi pod względem wystawienniczym, dlatego że można eksponować je najwyżej 3 miesiące w roku w bardzo szczególnych, specjalnych warunkach. Tym, co umożliwi nam prezentowanie tych zbiorów, jest ich rotacja, jest ich zmienność. I myślę, że też to, że nasi zwiedzający co 3 miesiące będą mogli przyjść, obejrzeć nowy pokaz listów Fryderyka Chopina, jest olbrzymim atutem. Z perspektywy osoby projektującej wystawy bardzo ważne jest, żeby wystawa stała była ruchoma. To znaczy wystawa stała nie jest tylko dla widza, to jest przestrzeń także dla naukowców i konserwatorów, ponieważ oni w projektach badawczych, w momencie zestawienia obiektów, są w stanie dalej pracować na tych obiektach. I zestawienie tych oryginałów pozwala grupie projektowej czy grupie scenariuszowej, naukowej wytwarzać nowe myśli, powiązania. Zestawiając te obiekty ze sobą, one emanują konkretną wiedzą i doświadczeniem, są w stanie pobudzać nasze umysły, nasze także muzealnicze, które będą tworzyły nowe konteksty. I tworzenie wystawy stałej na sztywno, która miałaby przez 10 lat się sprawdzić dla widza, jest dla mnie rzeczą w dzisiejszych czasach absolutnie nierealną, ponieważ za szybko zmienia się mentalność.
i potrzeby. I te potrzeby dzisiaj, potrzeby 5 lat temu, w kontekście muzealnictwa 5 lat to jest bardzo mało, to jest przepaść, to znaczy wszystkie muzea stoją w tej chwili przed tym pytaniem, co dalej z widzem, jak on się zmienia, jakie są jego potrzeby, kto teraz do nas przychodzi. Wystawa stała nie powinna być stała, powinna być ruchowa. Ja osobiście cieszę się z tego, że na ekspozycji na pierwszym piętrze znalazły się w końcu portrety Fryderyka Chopina. Jeden właściwie bardzo oficjalny, z profilu Winterhaltera, a drugi taki bardziej z kręgu towarzyskiego, wykonany przez Kwiatkowskiego, czyli postać bardzo bliską Chopinowi. I widzimy tam w tej twarzy mnóstwo emocji tak naprawdę. W sali Chopin w podróży, w kominku za Stanem, w pałacu, zbudowaliśmy gablotę, w której będziemy prezentować laleczki uszyte przez Chopina. I to, co jest dla mnie, dla nas najciekawsze, to, że to są obiekty na wysokości 3-latka i przez dziurkę od klucza najczęściej, prawdopodobnie mamy taką nadzieję, zajrzą tam dzieci. Zaprezentowane zostało przepiękne popiersie Chopina autorstwa Glesongera, podarowane przez siostrę Fryderyka, Ludwikę, księdzu Aleksandrowi Jełowickiemu, a później znajdowało się w zbiorach Ignacego Jana Paderewskiego. W ten sposób pokazujemy, że każdy z eksponatów ma w sobie wiele warstw. Poprzez mikroartefakty buduje się narracja biograficzna, pokazująca, że będziemy tylko otwierać wątki dotyczące artysty. Dla nas ważne było, żeby momentami obiekt dotyczący człowieka Fryderyka Chopina był rekwizytem, a momentami symbolem, tylko który przedstawia jego procesy myślowe czy twórcze. Jestem bardzo szczęśliwy, że znaleźliśmy sposób na to, żeby jeszcze bardziej zatopić się w epoce romantyzmu, przybliżyć Fryderyka Chopina poprzez przedmioty, których używał, których dotykał, a które są tutaj w jednej zgromadzonej gablocie. To jest bardzo ciekawe, że my jako kuratorzy możemy wywoływać emocje też zwiedzających i ich inspirować. Bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie pewnej wiedzy. Muzeum jest miejscem, które przeżywamy, w którym budzą się emocje i inspiracje. I to jest dla nas najważniejsze.